4 nagrywanie. No Boże Święty, mi już zaraz ktoś zaczyna dzwonić. Muszę zobaczyć, to kupiec. No, tak, dzień dobry. No i jak? Tak. A oni nie muszą tego sprowadzać z Niemiec? Dobra, to a z szafką to pan przyjedzie, tak? Okej, okay, no ja będę miał wtedy fotografa akurat, nie, to jedno drugiemu nie przeszkadza, nie, chyba nie przeszkadza, no wie pan, jakoś, bo to tylko wstawić i już, prawda? Dobra. Okej. Okay. No jakby, wie pan, też może rzeczywiście, żeby wanna była czynna, bo cholera wie, jak każą czekać miesiąc teraz. Okej. Dobra. Dobra. Dziękuję. Hydraulik, który akurat nie, wie pan, myśmy, on się kupiec nazywa, więc to już to nazwisko. Ale po prostu chciałem wymienić baterię na dwa, no tej samej firmy, sprowadzili ją z Niemiec przez taką jakąś firmę tutaj, która pośredniczy, ale nowszy model. I teraz się nagle okazuje, że elementy starego zamocowania nie pasują do nowego modelu, tylko tam jakieś wewnątrz trzeba, są dłuższe gwinty czy coś. No i teraz zaczyna być cały cyrk. No myślę, że będzie, czek, jak się w ogóle nie da, to zwrócą forsę przynajmniej za tą baterię, bo tak. Zapłaciłem od cholery, a to nagle się okaże, może nie być czym, nie działa. Ja też robiłem remont ostatnio, bo miałem przyjemność wziąć ślub z moją dziewczyną i robimy remont góry domu, dostaliśmy od rodziców pierwsze piętro i poddasze, no i to jest też wieczny remont, wieczny cyrk, wieczne jakieś przeróbki, jakieś tam przekręcanie, coś tam nowego, coś tam wymieniamy i cały czas jest coś do roboty. Aż nawet nie mam czasu, żeby coś pomalować tak na dobrą sprawę. Bo ja studiuję malarstwo w Rzeszowie i no i stąd właśnie zainteresowanie pana pracami i techniką i całym okresem twórczości. Od małego już zwiedzałem Muzeum Senowskie i naglądałem pracę i no, muszę przyznać, że bardzo mi się podobają. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że coś potrafię wydusić ze siebie na temat dawniejszych okresów, wie pan, co robiłem. No. Dla mnie zupełnie egzotyczne były te rysunki, które niedawno zobaczyłem. Kupiono je chyba i to jakaś galeria w Poznaniu, czy gdzieś w Szczecinie, czy gdzieś, która zrobiła z tego wystawę i przysłała mi katalog. I to później się okazało, że taki mój przyjaciel Marek Piasecki, który w tej chwili jest w Szwecji, on to gdzieś sprzedał tu przez jakąś, miał takie rysunki, no po prostu brał tak wiele takich rysunków, mu dawałem z takich jedną kreską robionych. I to się okazało, że to gdzieś przez jakieś antykwariat czy coś nabyła jakaś galeria, no i tak to. Ja się nagle spotkałem z czymś, o czym już zapomniałem, że robiłem. Dobrze, to ja może. Dobra. Odpalę sprzęt. Dobrze, może to musi bliżej stać mnie, czy dalej, czy. No właśnie nie wiem, bo to jest nie mój w ogóle dyktafon i ja nie wiem, jak on będzie. Ja działa. Dlatego mówię, kontrolnie nagrywam, chociaż u mnie tu się baterie mogą skończyć, że tylko ja zgaśnie czerwona lampka, no więc jak się skończą baterie. Dobrze, i już byłem przygotowany na to, że ktoś przychodzi z pożyczonym dyktafonem i okazuje się, że zawsze później, o cholera, nie nagrało się. Taśma się zawsze wysiadło. Więc ja już na wszelki wypadek wtedy mówię, nagram na tym, można, mogę później na CD-ROM z tego nagrać i coś na komputerze odtworzyć. Dobrze, może mnie stres trochę opuści. Mm.
Ja przygotowałem kilka pytań właśnie z tego wczesnego okresu i większość pytań jest w ogóle o rysunku, jako takim całościowym, bo wiem, że rysunek towarzyszy panu przez cały okres twórczości, prawda? No teraz właściwie już nie rysuję, wie pan, to znaczy trochę może robię w tej chwili takie rzeczy, które są robione na komputerze, znaczy jest rysunek, bardzo wstępny rysunek zrobiony ołówkiem na kawałku papieru, wprowadzony skanerem do komputera i na komputerze przekształcany, sumowany, multiplikowany, rozmaite tam można bajery zrobić, z tego wydruk, na tym wydruku dalej coś tam rysuję i znowu skanerem, znowu do komputera, wie pan, czasem rysuję coś w komputerze na tym, ale w komputerze się gorzej rysuje, powiedzmy, mimo to, że tablet mam i wszystko, to mimo wszystko jakoś nie mam tego wyczucia tej kreski, która jest jednak jak się właśnie cienkopis i rysuje. No i tych, po kilku tych takich manipulacjach stąd, tam, stąd, tu, no wreszcie jest ostateczny gotowy wydruk, który jest taką grafiką, powiedzmy, która jest drukowana w 50 egzemplarzach, nakładzie. Znaczy ja nigdy nie drukuję ich wszystkich, drukuję 3, tylko numeruję, później bardzo ścisłą księgowość prowadzę i jak się te 3 rozejdą, to drukowuję następne 3, bo to strasznie długo drukuję, że jeśli chcę wyższą jakość mieć w wydruku, to te drukarki zrzężą powoli, zanim to wypluje, prawda, ten już nie chciał 50 drukować. Zaczął pan rysować dosyć wcześnie, prawda, w 50-tych latach i chciałem zapytać, czy były jakieś inspiracje tych rysunków, tych prac, czy po prostu powstawały z głowy? Proszę pana, przede wszystkim ja zacząłem rysować, jak miałem chyba 5 lat, albo jeszcze wcześniej, także ja rysowałem bardzo dużo. Niedawno jakaś starsza pani, z którą podobno bawiłem się jako małą dziewczynką, przysłała mi rysunek taki wydarty z jakiegoś pamiętnika, gdzie jest skoczek na skoczni, skacze na tle tego i napisane Danusi na pamiątkę Zdzisław Ksiński, luty 1938, rok przed II wojną światową, wie pan. No, więc ja już wtedy rysowałem. A te rysunki, które robiłem już jak myślałem o tym, że będę plastykiem, no to inspiracji bezpośrednich, wie pan, jeżeli idzie o tematykę, to na pewno i o kształt rysunku nie miałem. Natomiast wiem, kto mi szalenie imponował w młodości, w sensie rysownika, mianowicie Artur Grotger. Oczywiście tego Grotgera już później może nie widać, no, szczególnie w mojej tematyce. Natomiast ja go tam widzę, bo ja pewne elementy jednak przyswoiłem sobie już jako dziecko, zżynając z Grotgera, mając, prawda, 12 lat czy coś takiego, już usiłowałem malować, uspółczesniając tematykę, jacyś partyzanci z rękami na temblakach, jakieś inne bzdury, wiadomo, ale to było zżynane, na ile potrafiłem wtedy, z Grotgera i to później mi ten Grotger już na całe życie jakoś został gdzieś, tylko mocno przetworzony oczywiście. A te pierwsze prace, takie, które były już na wystawach, określane jako takie mocno erotyczne? Proszę pana, to była wystawa, to był początek, znaczy inspiracją do tego, w ogóle do tych prac, było to, że ja się interesowałem psychiatrią, seksuologią, skrzywieniami, właściwie i psychiatrią, i seksuologią, interesowały mnie najbardziej odchylenia. Wszelkie te, bo to było dla mnie jakby szczerze inspirujące. W związku z tym dostawałem, znajomi mi rozmaite podsyłali materiały, które gdzieś, ja dostałem jakiś taki leksykon, powiedzmy, rysunków zboczeńców płciowych, wie pan, z lat 20. czy 30. niemiecki, który mnie zainspirował strasznie, bo tak myślę sobie, te rzeczy były robione, jak to się mówi, w, powiedzmy, nieelegancko określa, z jedną ręką w kieszeni, wie pan. Czuć było, że to jest że to jest twórczość, którą ktoś przeżywał mocno. Była naiwna, niejednokrotnie kiepsko to narysowane, ale był w tym ładunek autentyzmu. I ja sobie pomyślałem, że no w zasadzie dlaczego ja bym nie mógł, też mam swoje, prawda, niezrealizowane potrzeby, bo one moje potrzeby były dosyć dziwne i powiedzmy sobie w życiu ich realizować absolutnie nie mogłem, bo wymagały jakby zejścia śmiertelnego osoby, która czyli mojej, no a wcale nie zamierzałem przenieść się do drugiego, lepszego świata, więc wszystko musiało być w sferze wyobraźni zrobione.
No więc myślę sobie, dobra, to ja sobie zacznę takie rysunki robić. Ja się strasznie wstydziłem z tym wyjść na zewnątrz, wobec tego zakłamywałem je na sześć warstw rozmaitych, także odczytać tam prawdziwe intencje jest dość ciężko. Robiłem oczywiście pewną ilość rysunków, które były jakby bezpośrednie, ale to były te rysunki, które już w ogóle dla siebie tylko robiłem, ale nie miałem waloru artystycznego, tylko zdecydowanie rysunków życzeniowych, tak zwanych Wunschzeichnungen, czy wie pan, co tak się mniej więcej określa. W psychiatrii polskiej nie ma chyba specjalnego określenia. I te rysunki, no, gdzieś może i nawet bym znalazł, jakbym zaczął starty papierów grzebać, prawda, u siebie w domu. Natomiast to, co poszło na wystawę, było mocno przetworzone, mocno zakłamane, gdyż ja się wstydziłem obnażyć przed publicznością. Dzisiaj pewnie bym miał mniejszy wstyd, ale to były inne zupełnie czasy. Mhm. To były takie czasy, że jak pokazano te rzeczy, które dzisiaj by w ogóle nie wzbudziły niczyjego zainteresowania, to wtedy straszne zainteresowanie, co to jest, ponieważ elementy seksualno-erotyczne były zmieszane z elementami jakimiś takimi, no właśnie, finebralnymi, czy też ewentualnie torturami, czy czymś takim, no więc sklasyfikowano to jako zbrodnie niemieckiego faszyzmu. No i to nie pasowały, prawda, niektóre rzeczy tam na tych obrazkach, bo niby dlaczego panie w jakimiś pończochami, podwiązkami, albo jakieś coś takiego. No więc to trochę do zbrodni niemieckiego faszyzmu nie pasowało, ale nawet historia, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego zakupiło ode mnie jakieś rysunki z tej wystawy, lecąc, prawda, tym ogólnym torem. W Rzeszowie, pamiętam, miałem wystawę właśnie taką, na którą cenzor przyszedł. No i także jakiś starszy pan przyszedł. Ja pytam się, wszyscy się zdziwili, BWA mówi, do tej pory cenzor na wystawę nie przychodził w ogóle. No ale cenzor mówił, miał już moi prawie cynk z Warszawy, wobec tego on się chce zapoznać. No i ale ja wiem, czy te rysunki podziałały na niego. Był z takim młodym współpracownikiem, kimś pana wieku, który patrzył z podziwem na szefa, prawda, cały czas. Szef przechodził z marsową miną od obrazu do obrazu, ale powoli zaczęły mu przychodzić wspomnienia partyzanckie. Wszystkie o dupie, prawda? Więc były to takie wspomnienia typu właśnie, jak to oni jakąś panienkę przyczepili do drzewa i rozpędzali się do niej z długości 20 metrów. Ja myślę, że szef się musiał szalenie uszkodzić przy takich wymyślonych już historyjkach. Ten młodszy jego pomocnik patrzył na niego jak spłoszony ptak, co proszę wygaduje. No i na końcu nie wypadało mu nic zakazać, powiedział, albo to wszystko zdjąć, albo wszystko zezwolić. No to niech idzie, mówi. No i w ten sposób jakoś w Rzeszowie ta wystawa się odbyła. No ale jak mówię, dzisiaj nie wywołałaby ona najmniejszych, wie pan, sensacji, ale to były inne czasy. Polski erotyzm, jeśli w ogóle istniał w tym okresie, to się zamykał w, jak ja mówię, w takim określeniu, tłusta blondyna i pół litra. Wie pan, i tu chyba nie było jakby dalszego ciągu, jakiekolwiek odchylenia typu sadomasochizm czy coś takiego nie wchodziły w ogóle w grę. No. Nikomu nawet do głowy nie przyszło, był poczciwy naród, no znaczy może ktoś tam coś tam osobiście, prawda, jakieś skłonności miał, ale pewnie nawet się przed sobą nie przyznawał, bo to wszystko było straszliwie zakłamane i straszliwie, prawda, ja wiem, objęte jakąś anatemą, wie pan, to, co się dzieje dziś w porównaniu z tym, co się dzieje obecnie, czyli dzisiaj, jak modelki porno mają listy, mają swoje fankluby, podpisują, wie pan, fotografie, no, piszą do nich listy, podpisują za nie sekretarki, no to jest zupełnie inny świat niż to, co było w tym okresie, kiedy w Polsce, w każdym razie w tym okresie, w którym ja to robiłem. To były lata 60. A fotografia? Czy były jakieś inspiracje, czy po prostu to były fotografia, pomysły? No wie pan, każdy ma jakieś inspiracje. Te inspiracje chyba nie były specjalnie widoczne u mnie. Mi się podobały niektóre zdjęcia, wie pan, czy Westona, czy jakichś takich fotografów, którzy bardzo precyzyjnie, dużymi formatami robili elementy, tak powiedzmy, czy kamieni, czy zniszczonych pni drzewnych, czy coś takiego. No było kilku fotografów, które jakoś miały, ale myślę, że specjalnie się nie inspirowałem nikim. Czyli własny pomysł i realizacja. Chyba tak, no ale na pewno u każdego widać inspirację, bo siłą rzeczy inspiracja jest
nieodłączna, wie pan, odwzorowywanie czegoś przy pomocy aparatu fotograficznego czy przy pomocy pędzla nie jest, powiedzmy, naturalnym zachowaniem człowieka, ale jest wychowany, to jest nadbudowa. Jakby nie było, ona zdobyta w wyniku tradycji. Ona się tam kiedyś miało to na początku znaczenie prawdopodobnie na poziomie Altamiry, prawdopodobnie magiczne. Później miało znaczenie, ja wiem, kultowe, bóstwo malowano czy coś takiego. A wreszcie przyszło do dziś, że się wiesza na ścianę, że są kolekcjonerzy, którzy kupują. To jest zupełnie już inne podejście, ale ciągle ten sam właściwie sposób myślenia, prawda, działania. Ale to nie jest naturalny sposób działania człowieka, tak? Więc tak myślę, że oj, zgubiłem wątek chyba. No dobra, ale ja ciągle się pogrążam w dygresjach, więc to u mnie nic dziwnego. Nic nie szkodzi. A skąd pomysł budowania reliefów? To reliefy tam są bardzo ciekawe, z blachy zwłaszcza. Znaczy, proszę pana, no nie był ten pomysł jakoś specjalnie, ja wiem, skądeś brany. No. Ja wiem, że te rzeczy, które ja robiłem i zetknąłem się później, już w trakcie, gdy robiłem, zaczęto mnie informować, że w Hiszpanii robi to jakiś tapir chyba, że w Polsce ktoś to robi, ale ja nie miałem to w ogóle ani zielonego pojęcia, także to robiłem sobie po swojemu. Widać, coś takiego wtedy w powietrzu wisiało, że tak człowiek chciał takie rzeczy robić. Ja zaczynałem w ogóle jako wyjący ekspresjonista, później bardzo szybko przestawiłem się na abstrakcjonizm, bo był wtedy modny, bo ja byłem młody i chciałem być na fali, wie pan. No więc chyba dlatego byłem przez jakiś czas abstrakcjonistą, ale abstrakcjonizm, ścisły abstrakcjonizm taki matematyczny mi nie leżał. Ja zawsze gdzieś tam za tym, widać, była jakąś forma, ja wiem, no coś, co było jednak związane z budową ciała, to samo zresztą było u Lebensteina, te postacie, prawda, te abstrakcje jego były jednak zawsze figuratywne w jakimś sensie. Mhm. Rozumiem, że podobnie rzeźba miała podobny proces co reliefy, prawda? Wie pan, rzeźba, ja właściwie rzeźby, to nie mówię, że ja rzeźby uprawiałem, bo praktycznie rzecz biorąc, tej rzeźby było tak niewiele i tak nie miałem warunków na robienie tego, ani materiału, ani pracowni odpowiedniej, ani chyba i sił odpowiednich, także nawet bym nie powiedział, że coś tam zrobiłem, kilka głów, jakiś taki z gipsu, jakieś dwie duże postacie spawane z blachy, które jakby wynikły z tych reliefów. No. Dalszy ciąg tych reliefów. No gdzieś tam są chyba w Muzeum Wrocławskim. Niektóre trochę już poniszczone, bo oni tam zdaje się te rzeczy trzymali przez pewien czas w Lubiążu, w tym klasztorze cystersów, a tam nie było warunków na przechowywanie, więc jak ja widziałem gdzieś przed, ja wiem, 10 laty, gdzieś mniej więcej tutaj w Pałacu Jezuskim była wystawa, no to już były trochę sfatygowane te rzeczy. W Sanoku jest kilka głów pańskich, ja kiedyś oglądałem i też są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o patynę. Bardzo mi się podoba. Wie pan, no bo to tak było, po prostu coś tam chciałem na tym gipsie zrobić, no z tymi środkami, które miałem wtedy do dyspozycji, a za dużo tych środków nie miałem, jakieś przemysłowe lakiery, jakieś coś, wie pan, ja już nie pamiętam dobrze, czymś tam nasycałem, no bo ten gips to był gips, no wiadomo. Spadnie na podłogę już po rzeźbie, prawda? No i w zasadzie to moje, to jakie te materiały, które dzisiaj są dostępne, no wtedy po prostu nie istniały. No. Przynajmniej nie istniały w Sanoku. Być może, że w Krakowie, w Warszawie, gdzie były sklepy dla zaopatrzenia plastyków, to można było coś dostać, natomiast ja, będąc członkiem związku, dostawałem od czasu do czasu na powielaczu z Rzeszowa listę, co przyszło. Są trzy tubki ugru, dwie tubki siloni szmaragdowy, pędzel numer 20, prawda, jedna sztuka, pędzli numer, prawda, 18, 25 sztuk, prawda, i tak jakiś dziwny ten. Ja zazwyczaj zgarniałem, co się da, bo nikt sobie tego, zdaje się, nie brał. No, ale nie wiedziałem, że źródło, które biło w Krakowie, posiada wszystko w sklepie, prawda? Dopiero się przeniosłem do Warszawy, nagle się przekonałem, że tu w sklepie zaopatrzenia plastyków mogę każdą rzecz kupić. I właściwie ja wtedy dopiero od 1977 roku
zacząłem posiadać materiały malarskie, które zagraniczne, które można było kupić przez sklep plastyk. Tak, to czasem coś sprowadzałem sobie przez za pośrednictwem takiej mojej ciotki przyszywanej, to koleżanka mamy była, która miała brata i ten brat w Londynie jej pomagał, wysyłając jej od czasu do czasu forsy. On zapłacił jakąś sumę za jakieś moje materiały malarskie i ja jej wypłacałem pieniądze. No i tak to wyglądało. W Sanoku dalej jest problem z jakimikolwiek farbami, to muszę przyznać nawet już, nawet ja. Bo zbierając się kupić na przykład akryle, ja maluję akrylami, to no ciężko jest wypatrzyć jakieś dobre farby, których można by było stwierdzić, że mają dobrą jakość, taką jaka potrzeba, jaka się nadaje. Nie wiem, dlaczego tak dalej jest. Wie pan, to nie jest tak. Tak było dawniej, że dawniej już nic nie było. Sanok był poza, to słowo akryl, to wie pan, nie kojarzyło się z niczym prawdopodobnie w Sanoku i w żadnym sklepie. Można było czasem dostać farby krajowe, prawda, te produkcji Gwars i Krak, takie były dwie firmy, i Karmański, to już już nic absolutnie nie warte, te były fałszowane jakimiś takimi barwicami, powiedzmy, jak anilina, czy coś takiego, to natychmiast pełzło. Natomiast te dwie firmy takie, powiedzmy, jak Gwars i Krak, robiły znośne, przyzwoite farby, aczkolwiek nie rewelacyjne, z takich pigmentów, jakie się w malarstwie używa. I to można było od czasu do czasu dostać. Ja oczywiście nie za bardzo miałem forsy, wobec tego to również był skomplikowany, wie pan, proceder. Ja te farby po prostu kradłem, mówiąc między nami, z fabryki autobusów. Jak to wyglądało? Tam przez pewien czas, jak pracowałem w biurze głównego konstruktora, później gdzieś w którymś momencie chcieli się mnie pozbyć, więc przenieśli mnie do malarni transparentów, ale ja, ponieważ potrzebowałem forsy, mi było obojętne, widziałem nogę rzeźnię miejską zamiatać, byle jakaś forsa wpadała na pół etatu, żebym mógł malować. No to tam miałem takiego swojego, powiedzmy, kierownika. Ten kierownik, już nie powiem nazwiska, bo jego żona żyje do dnia dzisiejszego w Sanoku, więc nie wypadałoby jakby tego. Ten kierownik malował takie obrazki, mniej więcej wielkości jakiejś takiej, mogło być 30 na 40 cm czy coś takiego, w ten sposób, że tam na hali czy na prototypowni nacięli mu zawsze płytę pilśniową na takich 10 czy 15 obrazków, on później zakładał niebieskie niebo na wszystkich, prawda? Później jak wyschło niebo, zakładał zieleń, trawę na wszystkich, później malował linię lasu, wie pan, na niebie ciapka chmury, tak pędzlem, wie pan, że były białe. Później jak już las wysechł, to malował chałupkę, która przykrywała las, wie pan, a na końcu to jeszcze brzuskę, która stała przed chałupką. Także było to, ja mówię, uczciwa robota, wszystko było. Jakby zaskrobał drzewko, to byłaby pod spodem chałupa, by zaskrobał chałupę, to tam lasu nikt nie zażałował, za chałupą ten las był. No i na tym, według tej zasady malował od razu 10 obrazów, czy ile, i sprzedawał je, już nie pamiętam, zdaje się, że po 20 zł, bo 19 zł 50 kosztowała ćwiartka wódki, a 50 groszy bułka. I uważał, że w ten sposób jest wynagrodzony wystarczająco za swoją ciężką pracę. I ja raz zakpiłem, że pan te chmury maluje tak, że ja nie miałem w ogóle pojęcia o farbach olejnych. To namaluj mi pan sam, jak pan taki mądry. No więc ja wziąłem, że nigdy w życiu farb nie miałem, ale namalowałem jakieś tam kumulusy. On tam stanął z tyłu, bo o kurwa, pan masz kosakowskie pociągnięcie. No to w każdym razie był to największy komplement, jaki usłyszałem, poza jakimś komplementem, który jeszcze w Krakowie zdobyłem, wymalowawszy w klezecie dzieło, ale to już inna zupełnie historia. Wie pan, no więc później przy jakiejś okazji, bo ja musiałem parę pejzaży nawet namalować, później przy jakiejś okazji on usiłował akt odmalować z jakiegoś czeskiego albumu. No i też ja coś powiedziałem, że zakpiłem z tego aktu, niech pan namaluje. No więc namalowałem jakąś taką damę w stylu, ja wiem, no tak, w stylu soft porno, o tak by można powiedzieć, tylko że wie pan, no było to kiepsko namalowane, bo ja po prostu z farbami olejnymi nie miałem żadnego
pojęcia. On to zobaczył, ale go to olśniło kompletnie. Mówi, to niech pan podpisze. Ja myślę sobie, kurczę, pieprzone, z moim podpisem to zostanie, to koniec świata. Ja mówię, nie, niech pan sam popisze, bo jeszcze żona zobaczy, no więc myślę, to będzie argument, który go przekona. No podpisał, a później już ja za drugi dzień przychodzę, ja mam w pakamery przydzielono na pół, ja mam wydzielony fragment do malowania gołych dupy, wie pan. I co malowałem, to on przyjął, już można podpisać, już można, to się podpisywał. Wie. A czy kreska w rysunku jest dla pana metaforą filtrującą świat i intelekt, czy też jest to tylko narzędzie do kreowania przestrzeni rysunku? Proszę pana, kreska ma chyba oddać mój charakter przede wszystkim, jak mi się wydaje. No, ta kreska się zresztą w tym rysunku zmieniała wielokrotnie. Przecież ten styl rysunku zmieniałem wielokrotnie. Czasem wtedy, kiedy rysowałem takie w stylu, no, nazwijmy go brudgerowskim, czarną kredą, prawda, z wybierania świateł gumką i tak dalej, no to kreska nie odgrywała w ogóle żadnej roli, bo była raczej ukryta. Też rzeczy późniejsze, które czy wcześniejsze, które wielokrotnie robiłem, no to miała za zadanie chyba oddać ekspresję, ale tą ekspresję, którą jakby ja w sobie miałem, jak mi się wydaje. A już tak wchodząc w proces tworzenia, czy mógł pan się odnieść do słów Leonarda da Vinci, zawartych w traktacie o malarstwie, ja zacytuję, dobrze? Aby zadowolenie ciała nie szkodziło duchowi, winien malarz czy rysownik być samotny, a zwłaszcza gdy oddaje się pracy myśli i rozważaniom, które ustawicznie wywołując coś przed oczyma, dają materiał do dobrego zachowania w pamięci. No wie pan, każdy malarz myśli po swojemu. No, ja, ponieważ jestem samotny, to nie powiedziałbym, że samotność była ulubioną moją formą, wie pan, funkcjonowania. Mnie się dużo lepiej funkcjonowało, jakby była jednak rodzina w domu. No, więc... Może o inną samotność facetowi chodziło, inny typ, wie pan. Ja maluję strasznie niechlujnie, w sensie czasowym, wie pan. Zaczynam obraz, po czym idę do komputera i coś tam dłubię, po czym sobie przypominam, że nie przeczytałem czegoś w jakiejś piśmie, rzucę tam okien, ktoś zadzwoni, później trzeba pójść do obrazu, no ale cholera, spaghetti muszę sobie zrobić, wtedy sobie robię spaghetti, później znowu coś tam przy obrazie, wtedy sobie chcę zajrzeć po coś do internetu, bo mi się przypomniało i tak. Wie pan, ja maluję, ja mam chaotyczną osobowość. Nie umiem robić dwóch rzeczy naraz, ale jak zacznę coś robić, to zapominam o tamtej poprzedniej, więc jak nastawię jajka na gotowanie i zacznę malować, to dopiero jak dziwny zapach w domu, idę do kuchni, a tam garka, rozpalony do czerwoności garnek, w którym jajka, garnek i wszystko zżelone na amen w jedną bryłę, prawda, no więc... Tak to wygląda. I tak samo się dzieje z obrazem. Jak zostawię obraz w połowie i nagle coś wyjdzie z jakiejś rozmowy telefonicznej, że ja muszę sprawdzić w internecie, bo nie robię coś innego, to dopiero wieczorem sobie przypominam, że ja w ogóle nie malowałem. Pędzle obecły pewnie farbą i tak dalej. A czy postacie i przedmioty wypełniające pańskie prace, czy to tylko rekwizyty, taki budulec, czy niosą też ze sobą jakieś znaczenia konkretne? Prawie nigdy żadnych znaczeń konkretnych nie znoszą. No jeżeli nie noszą, wie pan, jeżeli maluje się obraz przedstawiający, no to coś na nim musi być. Mhm. Tylko, że dla mnie, mnie chyba abstrakcjonizm nauczył jednego, że ja zawsze patrzę na obraz jak na obraz, a nie jak na to, co on przedstawia. No, chodzi mi o nastrój. Oczywiście atmosfera i nastrój, chciałbym, żeby moja forma tych postaci, chciałbym, żeby była moja, natomiast co te postacie będą robić, czy będą wymachiwać rękami, czy będą leżeć, stać. No nie, no, odnoszę się czasem do jakiegoś obrazu, na przykład postać leżąca. Ja pamiętam coś takiego, gdy w czasie Bolesława Bieruta chyba jeszcze, jakaś kronika filmowa, czy to ja niedawno zresztą zobaczyłem, ale żałowałem, że nie mogłem nagrać, bo to Kino Polskie, wie pan, leciało właśnie na talerzu, dali coś takiego. Mówię, to jest to właśnie. I pokazali ten fragment. Chętnie bym nagrał, bo on mnie szalenie zainspirował. To był ten okres, kiedy tylko robotnicy, sztandary, wie pan, inne takie rzeczy i nagle chcieli jako przeciwwagę pokazać głębię upadku sztuki kapitalistycznej. I w kilkusekundowych ujęciach było kilka
kilka jakichś rzeczy, które miały pokazać, jak nisko upadło malarstwo, prawda? I tam był między innymi, ja to w ogóle, o Jezu, jakie to fajne, między innymi była postać leżąca namalowana. I ta postać leżąca, która była całkiem inna niż to, co ja maluję, mnie na tyle później zainspirowała, że do dnia dzisiejszego, jak maluję postać leżącą, to wiem, że to jest spowodowane tamtym fragmentem tej kroniki filmowej z lat 40. jeszcze. Czyli napięcie wyczuwalne w pracach jest ściśle zamierzone jak najbardziej. Wie pan, tak. Napięcie w pracach, atmosfera prac, prawda. No mówiłem w wielu postaciach takich, jak na przykład kobieta idąca en face. No jest to Nikes z Samotraki, bo ja wiem, tam zrobiłem na mnie wrażenie. I ja ten element, wie pan, ja to tak nazywam u siebie, że ja mam wieszaki do wieszania, wie pan. I mówię, teraz będzie wieszak pod tytułem Nike. No, tylko coś innego powiesimy na tym. I można tam w nieskończoność wieszać, bo ja mam, bardzo lubię na przykład wszelkie wariacje, wariacje w sensie takim samym jak w muzyce, na temat twarzy na przykład. Znaczy, chodzi o to, że temat wariacji, ażeby nie uciekł w ogóle wariacje komuś z tego, musi być łatwo rozpoznawalny. Tak jest w muzyce nawet. Jak ja mam temat wariacji, którego nie znam, albo którego nie zdążyłem zapamiętać, chociaż był podany na początku, to nie mogę podążać za wariacjami. To już nawet w jazzie dawnym, prawda, klasycznym, wiadomo było, że jak był temat, no to później saksofonista czy inni, prawda, każdy miał określoną ilość taktów, który musiał się trzymać tematu. Widać było, że to krąży dookoła tematu, ale zawsze odbija się o ten temat, odbijał się w wariacji, prawda, która była. I to samo, myślę, jest w muzyce i to samo jest, staram się zrobić w malarstwie, chociaż malarstwo jest sztuką w dużo mniejszym stopniu powiedzmy, sklasyfikowaną jakby, bo tam są interwały, prawda, tam to wszystko musi się trzymać kupy, w tym sensie w malarstwie nic się właściwie nie trzyma, bo nikt nie wymyślił, prawda, jakichś takich wspólnych zależności, bo zawsze twórca od samego początku, autor i twórca byli tym samym, a tu był, kim innym był autor, a kim innym był twórca, musiał stworzyć to, co autor pomyślał, stąd powstał zapis nutowy, prawda, i wszystko inne. Jedynie farba trzyma się pod obrazia i tyle. A czy, tak przyszło mi do głowy, czy Francis Bacon miał jakiś wpływ, jego pracę na pańską twórczość? Chyba nie bezpośrednio, chociaż wszyscy widzą pokrewieństwo, wie pan, tych prac, bo ja dość późno poznałem w ogóle pracę Bacona, także nie widziałem, oczywiście później, to dzisiaj mógłbym powiedzieć, że to jest coś wspólnego w sposobie myślenia, ale ja naprawdę ich nie znałem po prostu. Więc... Podobna na przykład była historia, z którymi się już było trudniej wybronić niż z wpływów, rzekomego wpływu Bacona, mianowicie rzekomy wpływ Bellmera, bo ja zrobiłem przed laty jakieś taki fotografię takiego aktu uplecionego sznurkiem dość mocno. I później gdzieś, a równocześnie znałem rysunki Bellmera i rzeczywiście rysunki Bellmera, szczególnie dłonie posplatane, jakieś równocześnie, to wymarły na mnie wpływ, bo ja to, te podobne elementy stosowałem w swoim malarstwie, myślę, ale nie wiedziałem, że Bellmer kiedyś fotografował, w ogóle nie miałem pojęcia. Dopiero Dmuchowski, jak nawiązując z nim kontakt, to on mi przywiózł album fotografii Bellmera z lat 30., gdzie ogromna ilość właśnie aktów powiązanych sznurkiem jest. No więc, ponieważ ja się powoływałem na Bellmera, no to każdy myśli, że ja teraz i tą fotografię zrobiłem, a ja wtedy nawet o istnieniu Bellmera nie miałem pojęcia, jak tą fotografię robiłem. A czy pana twórczość może być interpretowana jako rodzaj apokalipsy w codzienności, w której to, co istnieje, już odeszło i odchodzące poświadcza jeszcze swoją obecność? Wie pan, zbyt skomplikowane czy zbyt frymuśne pytanie, bym powiedział. Nie, bo to pytanie, szczerze mówiąc, podsunęła mi moja promotorka. Ona jest, interesuje się rysunkiem i rysuje. I właśnie takie zakręcone pytanie mi podała. I też mnie posłała, szczerze mówiąc. Wie pan, ja tak w ten sposób nie myślę o obrazie. To znaczy, ja nawet tam wisi taki, pokażę panu ksero z rumuńskiej prasy Apokalipsa Dupa Beksiński. Bo dupa znaczy według, Apokalipsa według Beksińskiego. Tylko mnie ze względu na tą dupę powiesiłem, bo mnie to rozśmieszyło. No i wie pan, no ludzie widzą rozmaite rzeczy, ale ja naprawdę nie mam...
ochoty ani wieszczyć apokalipsy, ani w ogóle niczego takiego przekazywać. Namalowałem obraz, na przykład, który panu mogę później pokazać, wisi tam w mojej sypialni, ponieważ ta sypialnia to jest jakby drugie kawalerka dokupiona do tego mieszkania i ma oddzielne zamknięte drzwi i tak dalej, i tak dalej, to ona ma być w przyszłości jakoś przeznaczona z myślą o tym, że jeżeli stanę się niedołężny, a będę chciał nadal zostać na swojej piaskownicy i swoimi wiaderkami, a nie iść do domu starców, no to zatrudnię kogoś, jakąś panią, która, nazwałem ją księża gospodyni, która się będzie mną zajmowała, wie pan, którą muszę gdzieś pomieścić. No więc zacząłem przygotowywać tam ewentualne, ja tam sam mam sypialnię dla siebie teraz, mieszkanie dla księży i gospodyni, więc obrazy powinny być łagodne, wie pan, w tym. Można myślę i tak powiesić słoneczniki Van Gogha i Chrystusa w Ogrojcu, ale wie pan, oraz fotografię dzieci i zmarłego męża, albo coś takiego, ale jak mówię, chciałem to urządzić także zachęcającym. Między innymi namalowałem twarz, taka, która mi się wydawała łagodna i tak dalej. Przyszła znajoma pani dziennikarka z prasy kobiecej i mówi, ta makabryczna twarz odarta ze skóry, która tutaj jest, kojarzy jej się. Mówię, Jezus Maria, to ja już w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. Ja chcę malować obraz łagodny i ludziom się kojarzy zawsze z apokalipsą. No naprawdę, nie wiem. Teraz znajomy, znaczy nieznajomy, nie znam tego człowieka, ale doktor z, zapewne z tego, z Białej Podlaskiej chyba, żeby nie przysięgnąć, tam jest gdzieś jakiś szpital operacji plastycznych, wie pan, duży. I on przysłał mi album z dedykacją operacji plastycznych. Rzeczywiście nadzwyczajne, wie pan, efekty mają w tym. Ale naprzód, przed operacją są zdjęcia. Dziecko z policzkiem wygryzionym przez psa, gdzie szczękę widać, wie pan, i tak dalej. Czy jakieś inne podobne rzeczy. No myślę, on zapewne odbiera moje obrazy też w ten sposób. Napisałem nawet list, który powiedziałem, że w obrazach no nie chodzi o to mnie. Ja nie chcę... Nie chcę pokazywać ludzi po szczękami na zewnątrz czy coś. Jeżeli maluję nawet gdzieś szczękę, to jest jakaś konstrukcja, no budowa, prawda, czegoś, co nie ma odpowiednika w rzeczywistości, że należy na to popatrzeć jako... Mnie się wydaje, że na tych obrazach nic makabrycznego nie ma, no ale wszyscy widzą, no to nie mogę się... Czechow przez całe życie uważał, że pisze komedię, a powiedzieli, że piszą dramaty i tragedie. No, komedia jest dramatem, ale nie tragedią już na pewno. No tak. Ja podobno nie lubię doszukiwać się żadnego znaczenia w obrazach, ale wolę obraz takim, jaki jest, akceptować go po prostu. Jeżeli mi się podoba, to mi się podoba i tyle, a nie tam, żeby patrzeć, że albo tutaj jest krzyż, to już jakaś makabra, albo... Coś takiego. Tak, no więc obraz powinien, jak powiedziałem, że chcę malować ładne obrazy, mówię, że się zakłamałem, bo wcale nie maluję ładnych. No. Ja mówię, no to ładne, no piękne, nie przeszło mi w słowo piękne przez to, bo bałem się, że powiedzą, że za wysoko sięgam, więc użyłem godniejszego słowa ładne. No. Ale chodziło o to, żeby był fajnie namalowany obraz po prostu i to jest dla mnie chyba istotnym wskaźnikiem w ogóle pracy. Natomiast ludzie patrzą zupełnie inaczej. Mianowicie, jeżeli będzie ładna dziewczyna goła siedząca nad stawem, to jest ładny obraz. Jeżeli będzie wisielec na szubienicy albo pijak, prawda, obrzygany, to jest brzydki obraz. Chociaż pijak może być 1000 razy ładniejszym obrazem od tej panienki, bo zależy, jak kto go namalował i jak go namalował. Wszystko się mieści w jakości malarstwa. Ale znajoma, która, wie pan, historyk sztuki, która, to nie taką pamiętam, taki klasyczny przykład. Ja mówię, uczą na tych historii sztuki wielu rzeczy, ale oni potrafią bezbłędnie odróżnić, wie pan, kubizm syntetyczny od analitycznego, późny renesans od wcześniejszego manieryzmu, wie pan, i jak niuanse nawet odróżniają. Natomiast nigdy nie potrafili dobrego obrazu od złego odróżnić, za cholery. Ona opisywała nabytki muzealne. I w tych nabytkach muzealnych były dwa obrazy z końca XIX, początku XX wieku, przedstawiające oblewany poniedziałek na wsi, bo wtedy takie malowano. I jeden namalowany fachowo, oba przez nieznanych malarzy, jeden namalowany fachowo, coś między Tetmajerem a Fałatem, wie pan, widać szerokie pociągnięcia pędzla, widać śnieg, ten wszystko, jeszcze co leży, chałupy, dziwki, równo się rzekło. Drugi w tych samych kolorach przez jakiegoś gnociarza, który w ogóle nie umiał malować.
Ale te same kolory, ta sama tematyka, ona nie widziała różnicy między tymi obrazami. Aby na jednym było napisane Fałat, no to już by widziała różnicę. Ale ponieważ nazwiska były nieznane oba, to nie widziała, że jedno jest prawidłowo, no nie arcydzieło, ale prawidłowo namalowanym obrazem stylu, prawda, przełomu XIX i XX wieku, przedstawiający życie na wsi, bo wtedy takich malowano setki obrazów, a drugie z nieudolnym knotem, no zupełnie. Nie widziała różnicy historii sztuki. No. Dokładnie. A na przykład co było z Van Meegerenem, wie pan? Cały czas czytałem, że kongenialne obrazy Vermeera robił, że nikt nie potrafił odróżnić. No dopiero jak wyszedł album tych rzeczy Van Meegerena i ktoś mi je pokazał, myślę, Boże, przecież ci faceci mają oczy z guzików, jeżeli oni nie widzieli, jak można było w ogóle to uważać za Vermeera, coś takiego. No. Jak dla mnie pańskie obrazy są świetne technicznie, bardzo mi się podoba technika. A czy ja mogę spytać, jakich mediów pan używa? Mediów do malowania, proszę pana, ja w tej chwili używam tego 007 medium arkidowego, które robi Talens, ale też nie do wszystkiego, no do jakiś past na przykład, czy coś takiego. Tak to maluję, rozrabiając po prostu farbę, czy z benzyną, czy z czymś. Wie pan, czasem dodaję odrobinę oleju, jeżeli trzeba coś rozetrzeć ręką, powiedzmy, później, bo to się najłatwiej w ten sposób robi. Nie mam jakichś specjalnych mediów, to przyjdziemy później do pracowni, to pan mniej więcej zobaczy, jak to wszystko wygląda. Bo mi osobiście bardzo się podoba taka delikatna kreseczka w obrazach pana. Widać czasem takie pociągnięcia, jakby były malowane, no nie wiem, oprócz tego, że są plamy, jeszcze taką cienką kreską, no, czasem wiem, coś jest, to muszę wziąć cienki pędzelek i czasem coś zrobię benzyną, farbę z benzyną i zrobię w ten sposób, no bo trzeba, jak trzeba bardzo cienką kreseczkę, no czasem póki, jeżeli to jest obraz, powiedzmy, w którym ta cienka kreseczka nie musi być precyzyjnie położona w jakimś konkretnym miejscu, no to nawet grubym szczecinowcem się to da zrobić, bo zależy pod jakim kątem się go trzyma, za farbę, to się, prawda, rozmaitą fakturę można uzyskać, ale jeżeli ja mam w jakimś miejscu postawić konkretny blik, prawda, no to muszę wziąć mały pędzelek pod purki i sobie tam pyknąć, prawda, tym. No. Przygotowanych pytań miałem już tyle, ale no ja bardzo lubię rozmawiać o samym malarstwie, jako... jako starałem się podejść jako kolega po fachu i porozmawiać z panem jako z kolegą po fachu. Więc ja maluję akrylami z reguły i z reguły stosuję laserunek jako całe tło i później pistolet precyzyjny do wykańczania szczegółów. No i to wychodzą takie konstrukcje jak z żelazo betonu. No wie pan, akryl jest fajnym narzędziem do pracy, chociaż ja go zarzuciłem, malowałem trochę akrylów, zrobiłem, trochę kolorowych, a później robiłem prawie monochromatyczne, z tym, że mnie, powiedzmy, do akrylu, ja wiem, zrażało to, co jest jego największą zaletą, że szybko wysycha, wie pan. Tak, no i to się właśnie bardzo podobało. Tak. No, nie, to mnie się też podoba, bo bez przerwy ja nawet miałem maszynkę do suszenia włosów, które podsuszałem fragmenty, żeby już można na nich było znowu malować. Czyli nie używałem mediów, ani błyszczącego, ani matowego, bo widziałem, że to media, bo powodują jakąś taką galaretowatość później tej substancji, bo zrobiłem czystą wodą, wie pan, i malowałem właściwie wodą. No, akryla Romea właściwie używałem. No ja też teraz. A podobnie jak część te flow form, dla mnie były takie flow formula i normalne, standardowe, nie wiem jak jest dzisiaj, bo ja po prostu z akrylem już tak dawno nie miałem do czynienia, że nie wiem na przykład jak dzisiaj wygląda kwestia właśnie akrylu. A czy mogę być tak nieskromny i pokazać panu kilka moich zdjęć, prac? Proszę bardzo. Przywiozłem. Myślę, że może... Tylko muszę wziąć w takim razie okulary do bliżej. Bo ja tak to widzę z grubsza, wie pan, natomiast i na odległość. Różne formaty zdjęciowe, bo to są
po prostu no, z różnych okresów pracy. To jest, tak, akro wszystko. Ale pan na, bo, pan pisze canvas, to znaczy na płótnie? Tak, tak, na płótnie. Próbowałem na desce, ale taka cieniutka warstewka akrylu, jak kładzie się laserunkiem rozwodnionym, to później minimalne jakieś uszkodzenie od razu jest rysane. No niestety akryl właśnie to jest największa właśnie wada akrylu, że akryl jest, wie pan, no, rodzajem gąbki, no w zasadzie jak bardzo powiększyć, no bo to jest dyspersja wodna, kropelek, prawda, farby akrylowej i między nimi są te pory. I teraz jeżeli się w to dostanie brud, no to już ni cholery, ja szczególnie jest delikatnie obraz malowany, bo jak ktoś nawali szpachlą akrylu, wie pan, tak. Kilometr. Tak, muszę ułatwić. Tam też są rysunki, to jest rysunek długopisem. Próbowałem swoją wytrwałość i... No mam kolegę, który właśnie podobnie rysuje długopisem, właśnie takich, wie pan, on straszliwie precyzyjny, no to przestał chyba to robić. Bo teraz się zabrał za komputer i robi na komputerze takie rysunki, też strasznie jakieś precyzyjne. A to pan z modelu maluje, czy...? Znaczy to akurat martwa natura szkolna, taka typowa. Musiałem coś zrobić na zaliczenie, więc machnąłem w jeden dzień, raz w dwie. To rysunek? Tak. Coś pana chyba magnetową rzęzi, tak? Nie, chyba za oknem. Słucham? Za oknem, piła motorowa. A za oknem? Ja myślałem, że to zaczęło coś. Możliwe. Ja mam, wie pan, aparat słuchowy w jednym uchu, bo jak włożę do dwóch, to lokalizuję dźwięki. Ale jak zadzwoni telefon, to z kolei nie mogę tym uchem odbierać, musiałbym wyjmować, więc wsadziłem tylko w lewe ucho, mi wystarcza. Ale wtedy nie lokalizuję dźwięku. Wszystkie dźwięki dochodzą z jednej strony, mianowicie z lewej. Tak, monofoniczne słyszenie. Widzę, że pana interesują struktury strasznie tych. Tak. Wie pan, niezależnie od tematyki, to Giger jest specjalista, wie pan, od... Wiem, tam właśnie jest inna praca, taka inspirowana Gigerem. Bo on rzeczywiście jak namaluje metal zardzewiały, to kurczę, pieprzone. Wygląda tak, że już bardziej prawdopodobnie nie może. Ja właśnie w tej chwili coś zacząłem malować takiego, co myślę, że może się pobawię właśnie w jakieś zardzewiałe blachę. Na razie podmalowałem tylko. Znaczy ja lubię blachę w ogóle, ale tym razem to będzie już w ogóle blacha, która no nie jest ani w formie postaci, ani w formie krzyża, tylko w ogóle jest taki, jest to kawałek jakiś taki. Ostatnio zacząłem bawić się też postaciami trochę, tylko że... Czym? Postacią.
takim jakby znakiem postaci, tylko po samym konturem. No ale jeszcze nie zrobiłem, nie zdążyłem zrobić zdjęć, bo wywiozłem pracę do Londynu, tam wystawę z kolegą mieliśmy i później pojechałem do Polski, a teraz czekam, aż paczka przyjedzie z tymi pracami do mnie z powrotem. Boję się, żeby się nie zniszczyły, ale może nie. No właśnie, ryzyko jest zawsze tych wszystkich tych... No to już są prace szczotką do zębów. Te czarno-białe. No tu bardzo panu fajnie ta struktura wychodzi. Jest technika z podstawówki. Szczoteczka do zębów na papierze i szablony wycinane. No większe pan ma zacięcie do abstrakcji, prawda? W tych wszystkich pracach. No fajnie, nie? Nie wiem, czy ja miałem tu porządek, może... Nie, to obojętnie. A tutaj niespodzianka. Format 100 na 70 na papierze, z szczoteczką do zębów. Jak zobaczyłem to zdjęcie w katalogu z pańskimi pracami, strasznie mi się spodobało. Pamiętam, że takie zdjęcie było, ale nawet nie wiem, gdzie ono może być. Zupełnie nie mam zielonego pojęcia, bo na chyba jakieś ostatnie wystawy lubili, to tego nie było. Moje zdjęcia w ogóle gdzieś diabli wzięli. Wszystkie. No ja dostałem kiedyś od kolegi płytę i tam było właśnie kilkanaście reprodukcji czarno-białych zdjęć pańskich. I między innymi była ta praca i strasznie mi się spodobała i stwierdziłem, że ja sobie muszę zrobić taki właśnie homage dla pana i skopiuję sobie szczoteczką do zębów na dużym formacie. No i no muszę przyznać, że się udało, bo efekt jest dobry, jak się patrzy w skali 1:1, to bardzo mi się podoba. No tu to wygląda w ogóle jak fotografia. No, Tylko ten kontur może jest za ostry tutaj postaci. No ale... Tak, no bo pewnie prawdopodobnie fotografii już, prawda, ostrość była gdzieś ustawiona wcześniej. Ja zawsze mam kolegę na przykład, który uwielbia ostrość na drugim planie, a nie ostrość na pierwszym planie i ciągle robi. Tak? I szlak mnie trafia, bo ja nie mogę, ja tego nie znoszę. Ja lubię ostrość najbliżej, to co jest, a jakoś ma to skrzywienie jakieś, wie pan. No, dosłownie w aparacie czy we wszystkim zawsze staram się najbliższy element, żeby był najbardziej ostry. W przeciwnym wypadku mi się wydaje, że źle ustawiłem los. A czy ja mogę jeszcze zapytać o rysunek, ale ten, który zaczął pan robić po tej dłuższej przerwie? Bo to już wiem, że był całkiem inny rysunek niż poprzedni, niż ten węglem. To wie pan, krótki okres był taki, który robiłem trochę rysunków. One są czy po części muzeum w Sanoku, po części zatkałem nim rozmaite aukcje na dobroczynność, bo to ciągle ktoś się zwraca, no więc ja normalnie wtedy no, zawsze rysunek daję, albo teraz ostatnio grafikę taką z komputerową, którą robię, bo nawet rysunku już nie mam w ogóle ani jednego w domu. To wie pan, no, były to chyba niewielkie rysunki na takim grubym kartonie, który gdzieś można było, strasznie mi się spodobał i bardzo mi się fajnie na nim pracowało. Był holenderski, który kupowało się w Arcie, wie pan, w tych sklepach dla plastiku. I później nagle zabrakło go. No więc ja miałem tego, napisałem do Holandii, do znajomego. Ten znajomy się skontaktował z firmą, która to robiła, zapomniałem. I oni powiedzieli, że brak im jest sizalu i przestali to robić. Ja sobie pomyślałem, brak sznurka sizalowego za czasów Giorga to był podstawowy ten desnopowiązalek. Co roku było w braku sizalu. Myślę sobie, cholera, już w Holandii sizalu brakuje. No i w każdym razie ten papier po prostu wyleciał z produkcji, już go nie było. To się jakoś, on miał jakąś nazwę, był taki szorbaty i świetnie się na nim podmalowywało jakąś taką, lagowało takie plamy niechlujne akwarelą, czy też kredką taką rozprawioną.
zrobiono, że nalałem wodę i w tym kredką smarowałem, rozlewałem. Ja później na końcu piórkiem też na tym rysowałem. Mhm. Tam też był etap chyba kserokopii w pewnym momencie, prawda? Tak, to był, proszę pana, zaraz po zawaleniu się najlepszego ustroju świata, to w którym wiadomo, że od kserokopiarki mógł się zawalić socjalizm, wiadomo, i kserokopiarki nie wolno było mieć. Ja pisałem zezwolenie na milicję, ale mi nie chcieli zezwolić na posiadanie kserokopiarki, no więc w momencie, kiedy nagle kserokopiarki zaczął kolega syna, nie mój właściwie, z Rzeszowa, Janusz Barycki, on zaczął swój biznes od importu kserokopiarek. Gdzieś jakąś firmę nawiązał i zaczął te kserokopiarki kupować, sprzedawać. No i pierwszą kserokopiarkę jak mi załatwił, to ja zacząłem się bawić właśnie w te takie rzeczy, które już dawno bym robił, gdyby kserokopiarka w ogóle była dozwolona. To był problem dla mnie jeden. Wiem, że kserokopiarka, podobnie jak drukarka laserowa, utrwala przy pomocy temperatury. Tak. I ta temperatura powoduje, że papier ulega deformacji. I teraz jeżeli się coś, co przejdzie przez kserokopiarkę czy przez drukarkę laserową, usiłuje zacisnąć między dwie szyby, to wtedy widać, że cholera jasna, to robią się rozmaite takie. I tego nie umiałem. To mnie zniechęciło do w ogóle kserokopiarek. Ja tu chodziło o absurdy. Ja tu siedziałem, wie pan, i robiłem wszelkie eksperymenty. Co zrobić, żeby ten papier nie deformował? Naprzód wstępnie podgrzewałem papier, wie pan. Także kupiłem specjalnie dla mnie, zresztą zrobiono. Poszedłem do firmy, która robiła takie suszarki do błyszczania, amatorskie tego, wie pan, ma blacha i suszarka i tu się napina płótno. No więc poszedłem, oni tu w Warszawie tą firmę mieli i prosili, żeby mi zrobili taką, która podgrzewa duże, ja się panu zniszczy. Nie chodzi, żeby się niszczyły, tylko żeby podgrzewało mi papier do żelenia. I kładłem, wie pan, papier i podgrzewałem. Później próbowałem nadal kserokopiarkę, no bo już chyba się zdeformował, co się miał zdeformować. Dalej nie pójdzie, ni cholery. Ciągle, wie pan, się deformował dalej i już nie było szansy. I to były właśnie prace, część pracy rysowana i później etapy tak, na kserach. Tak, to było część narysowane, to było odbijane na kserokopiarce, później ewentualnie jakieś fragmenty zamalowywane temperą białą i powtórnie odbijane, później coś dorysowywałem. No i wreszcie ostateczna wersja to była odbitka z kserokopiarki plus dorysowanie, żeby to miało cechy oryginału. Coś podobnego robiłem przed rokiem na komputerze, no bo to już nie jest kopiarka, tylko jakby inne narzędzie. Bo wtedy, kiedy korzystałem z kserokopiarki, to drukarki komputerowe 300 dpi to było góra, wie pan, co mogły wydrukować i drukowały tak, że się płakać chciało. Także teraz już jest narzędzia dużo lepsze są po prostu. I dlatego rysunki modyfikowane komputerowo powstają teraz? Tak, no więc one, to daje jakby większe możliwości manipulowania później. Ja nie wiem, bo w Muzeum Samoku chyba mają ten cały zestaw tych moich tych czarno-białych takich prac robionych na właśnie z użyciem komputera. No więc to jest, tam mogę ściągnąć, tego skręcić czy coś takiego, zwęzić, mogę w każdej chwili odciąć pół pracy i dołożyć z poprzedniej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Te prace też mi się bardzo podobają, zwłaszcza właśnie ta delikatność kreski. No to więc delikatność kreski jest zależna od jakości drukarki. Ona jest drukarka 1200 na 1200 dpi i to jest góra na dzień dzisiejszy, bo w tak zwanej czystej czerni. Bo czysta czerń to są dysze, które drukują pigmentem, a wszystkie inne dysze drukują barwikiem. Ten barwik nie jest trwały, słyszałem, że gdzieś jakieś trwałe barwiki mają powstać, czy też niektórzy reklamują się jako trwały, ja na szybie, wie pan, naklejałem na oknie i sprawdzałem naprzód, czy to jest trwałe, więc jeżeli uzyskam czerń z melanżu, bo można uzyskać czerń wszystkimi kolorami z melanżu, no to się uzyskuje 4800 na 4800 dpi i ta rozdzielczość jest nieporównywalnie, kreska będzie delikatniejsza. Tego co mi z tego, jeżeli ta czerń się robi po 4 dniach czerwonawa, a później się robi fioletowawa, wie pan, no to się zmienia kolor, bo poszczególne składowe zaczynają pełzać od słońca. Ale kreska też jest odzwierciedleniem ruchów ręki.
Wiem, tylko że ona jest najlepsza, póki jest zrobiona piórkiem, wie pan. Tak. A później jak przejdzie przez skaner, ja to ciągle skanuję w ten sposób, że na jednym CD-ROM jest jedna praca, czyli ona jest wielka prawie jak ten blok. Czyli mam nadzieję, że jak będą lepsze drukarki, to ja lepiej ją wydrukuję, wie pan, tak, że ta kreska wyjdzie bardziej zbliżona do tej kreski, która była, powiedzmy, w oryginale. No, na razie da się to wydrukować 1200 na 1200. Pomogą szczere chęci z główna gwiazdki nie ukręci, no więc już dalej nie pojadę. No. Mhm. Nie przychodzi mi nic więcej do głowy, co chciałbym spytać. Może pan chce zobaczyć, jak wygląda mniej więcej pracownia obrazy. Bardzo chętnie. Dobrze, to przejdźmy się. Mogę wziąć ze sobą sprzęt? Dobrze, proszę bardzo. Ja też wezmę w takim razie urządzenie. No, akurat mi się zatrzymało. Aha, się już skończyło, tak. Tak. Nie wiem, co się nagrało, co nie. Tu, wie pan, wszędzie można światło zajrzeć. Tu jest lampka. I to trzeba wejść do tamtego pokoju i stamtąd można ewentualnie ten obejrzeć jakoś obraz. Jak się... Tam są zresztą dwa obrazy jeszcze. Które... A ja wolę z bliska oglądać. A zwłaszcza jak mam nos prawie przytknięty do płaszczyzny obrazu. Fantastyczne. Po prostu kontakt z pracami zawsze wywołuje na mnie duże wrażenie. Zawsze. To przedtem właśnie wisiało w kawalerce, ale wydawało mi się, że za bardzo jak na panią, która tam ewentualnie w przyszłości ma być, za bardzo dramatyczne wygląda. Dla mnie bomba. No i tu tam mogę, możemy przejść nawet od kawalerki zaczynając, bo tu jest, widzi pan, to drugie mieszkanie. Tu jest drzwi takie, że można zamknąć. I ja tu normalnie traktuję to jako własną sypialnię. To jest ten obraz, który mi się wydawał idylliczny, a ta pani powiedziała, że to jest ktoś obdarty ze skóry, no więc cholera ją wie. Ale ten obraz jest świetny, bardzo mi się podoba. Właśnie jak pytałem przedtem, chodziło mi właśnie o takie niuanse, jak tutaj są. Takie delikatne pociągnięcia. No bo ja lubię, jak poprzednia warstwa przełazi, wie pan, z tego, ja wielowarstwowo maluję, to znaczy pod obrazem jest zawsze jeszcze parę innych obrazów zamalowanych już na amen, no. Ale coś tam z nich zawsze pozostało, wie pan, i przybija. Mi się wydaje, że w ten sposób wzbogaca się faktura w ogóle obrazu. Dlatego właśnie pytałem o media, jakie pan używa, bo byłem ciekaw, jak to się dzieje, że tak powstaje, ja próbowałem olejnymi farbami. I... No ja pan, no cienko po prostu maluję, no wreszcie... Oczywiście, że nie da się olejnymi uzyskać tego samego co akrylem, bo akrylem są takie niektóre na przykład farby, powiedzmy ultramaryna Talensa, to była taka, że można było, wie pan, rozrobić ją rzadko i później zapieprzyć przez obraz, ona na wszystkich zagłębieniach zostawała i tak póki nie wybłyszczyło się, była matowa, to piękny jakiś poblask, bo tego się za cholery nie zrobi na olejnym. Do sypialni sam raz. No więc tu były też takie właściwie obrazy, no moim zdaniem łagodne, no ale ja wiem, no, jak to widzi. Każdy widzi po swojemu. No, każdy jak na mnie, to one były takie, maksymalnie starałem się tutaj nie wsadzać niczego takiego bardziej dramatycznego. No. No i tak, wie pan, tu wszędzie coś wisi, na wszystkich ścianach, no nawet tu za drzwiami jest jakieś, musi pan stąd wyjść, prawda, a zamknąć to jeszcze nawet, tu jest dobra. Gdzie miałem kawałek wolnej ściany, to coś zawsze zawiesiłem, żeby było, bo mam tak rodzaj wystawy, jak komuś trzeba pokazać, no to mogę prowadzić po mieszkaniu, starałem się rozmaite takie możliwe, te, które uważam za swoje najlepsze oczywiście. Ja też lubię obwieszać się moimi pracami, tak trochę. Tak, no bo to się człowiek dla siebie maluje właściwie. Ale świetne.
są nawet w kuchni, tutaj gdzieś coś wawiszą. Ja tak właśnie sobie wyobrażałem, szczerze mówiąc, że u Pana w mieszkaniu będą wszędzie wisieć obrazy. Tak, no bo ja tak sobie, no gdzie jest miejsce, bo ja mam prawie ścian, nie mam, wie Pan, pracowni, to ja jestem zupełnie jakby bez ścian. Też wyobrażałem sobie, że będą stać oparte o ścianę. Nie, to tak, no bo mam w pracowni, tak, wie Pan, no w pracowni jest, tu jest pracownia komputerowa, a to tu coś, jakieś trzy obrazy wiszą, tylko trzeba chyba okno otworzyć, żeby można było je jakoś bardziej zobaczyć. Ciągle my, jak my wyłączyli wczoraj internet, tak do tej pory widzę ciągle i internet i sieć, czyś kablówka padła po prostu. A to ma z kablówki, tak? Tak, z kablówki. Mhm. Ja jeszcze się nie doczekałem internetu w domu, dopiero musimy sobie podłączyć jakoś, ale myślę, że w ciągu najbliższych paru miesięcy zaczniemy. Tamto dwa oczywiście są fotomontaże komputerowe, to co mhm. No tak, bo to są te grafiki właśnie takie jak to, wie Pan, te które są robione z tym, z tego, a to jest no, na świetlarce robione fotomontaże po prostu, znaczy one wtedy wyglądają tak normalnie jak no wywołuje się w fotolabie już później normalnie na świetle, na papier fotograficzny. A tu jest pracownia moja, ta taka normalna, no to już jest tak zagęszczone, że praktycznie rzecz biorąc, ledwo się człowiek może przepchnąć, bo ja maluję tu. Mam sztalugi i tu jest ten brudny kąt, przy którym się pracuje normalnie. No, jest nachlapane farbami. No tu już czuć atmosferę malarstwa. Pachnie i w ogóle jest taki klimat, jaki powinien być. Nie, bo ja dawniej, jak rodzina była, to ja byłem ograniczony tego pokoju, dlatego zagraciłem to wszystko, co mi było potrzebne w jednym miejscu. Teraz to mam jakby tej przestrzeni dużo więcej, więc przenoszę rzeczy, jedne tu, drugie tam. I cały czas pilśnia, prawda? Płyta pilśnia. Tak, ja to bez przerwy. No, już tak zostanie chyba, no, przywykłem. No, na początku dlatego, że pieniędzy nie miałem, później to się już tak z kwestia przyzwyczajenia. Światło dzienne. Tak, no mogę zapalić niby, tu mam lampy, nie, mówię, że mam takie lampy jako z niebieskimi żarówkami, żeby dawały zbliżone światło, także jak je zapalę, to bo jest czasem tak ciemno, że tu się pracować nie sposób. No. Tak. Albo jest, robię w późniejszych godzinach czy coś. Czy ja nie zwracam Panu głowy za bardzo? Nie, od godzinie pierwszej ma przyjść jakaś panienka z Radomia, z takich zdaje się z zamiarami jak Pan, no. Bo mu dzwoniła, tylko że ja zapominam, wie Pan, bo dość często mam jakieś takie właśnie rozmowy, które gdzieś nagrywam, bo ktoś pisze pracę, bo ktoś, teraz ostatnio była ktoś, jakaś dziewczyna z jakiegoś studium dziennikarskiego z kolei, która z kolei może ona nie za bardzo na malarstwie się kapowała, o co chodzi, ale z kolei ona miała przeprowadzać wywiad i mniej wyznaczono na wywiad, no więc, więc już miała się nauczyć po prostu techniki przeprowadzania wywiadu. No. No właśnie mi tego brakuje, bo ja nigdy nie przeprowadzałem, dlatego... No ale Pan nie jest dziennikarzem, no wie Pan, no ona musiała to się nauczyć, to się trzeba nauczyć z jednej strony przeprowadzić wywiad z malarzem, ale później na drugi dzień z posiadaczem powiedzmy wylęgarni, kurcząc powiedzmy na taką, takiej prawdziwej wylęgarni, gdzie jest, wie Pan, 30 pawilonów, wie Pan, i dziesiątki tysięcy jaj, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i tu są zupełnie inne problemy. Dziennikarz musi niby opanować nie tylko przełamanie tremy, ale swobodnie rozmawiać zarówno z praktykiem, jak z facetem od wylęgarni, prawda? No. Dokładnie. No, a plastyk to powinien opanować biegłość w swoim warsztacie i to chyba o to chodzi. Nie no, a Pan się interesuje konkretnie, jako malarz to się Pan interesuje konkretnie malarstwem i tak dalej, no więc to nie jest kwestia wywiadu. Chociaż też interesuję się muzyką, tam słucham najróżniejszych trendów nowoczesnych i klasycznych.
Wiesz, że ja teraz ostatnio, ja nie wiem, czy to od śmierci żony, czy coś, ja ostatnio przestałem słuchać muzyki, bo dawniej nie, mam cały czas tych jeszcze urządzenia i całej kupy tych płyt, które stoją i ja praktycznie rzecz biorąc już w tej chwili w ogóle nie słucham. Trzymam to, bo ciągle liczę, że wrócę jeszcze do słuchania. Nie wiem, co mi się stało i też wolę ciszę, a może to jest signum temporis, czyli wieku, wie pan, że gdzieś w którymś momencie człowiek się wycisza, no cholera go wie. Mnie teraz zaczyna muzyka, przestaje być potrzebna jakby przy pracy, chociaż przez całe życie to ryczała dosłownie od rana, od kiedy zaczynałem do 23. No. No ja dużo słucham, ale czasem potrafię pracować bez muzyki. Żona siedzi, ogląda telewizor, a ja w drugim pokoju siedzę wyciszony absolutnie, gdzie nie ma sprzętu grającego i coś tam sobie maluję i nagle wylatuję z pokoju z krzykiem, że mam, tak mi się właśnie udało, co chciałem zrobić. I ciągnę ją do pokoju, pokazuję w ogóle. Ogląda i stwierdza, czy podoba jej się, czy nie. Ona z wykształcenia jest pedagogiem, także ma takie nieskażone niczym podejście. Po prostu stwierdza, ten jest do dupy, albo ten nie jest do dupy. I już. Ja wtedy się zastanawiam, odstawiam go do ściany na 2 dni, czy na 3, czy na tydzień i później patrzę świeżym okiem i stwierdzam, że faktycznie jest do dupy. Wie pan, ja ludzie widzą całkiem co innego. Ja mam obrazy, z których jestem dumny i mi się wydaje, że nie patrzę, czego akurat to powiesiłeś, a nie tamten, a tamten znowu wydaje mi się zupełnie przeciętny. Myślę, że w ogóle nie istnieje kryterium, wie pan, żadne, no ale my, malarze, w jakimś sensie gonimy tak pies za własnym ogonem, wie pan. Jak nam się uda na chwilę złapać ten ogon w zęby, to jesteśmy zachwyceni, tak właśnie, jak zaszczekamy z radości, ogon wylatuje z zębów i znowu zaczyna się gonitwa. Ale wie pan, te momenty, w których nam się wydaje, że nam się udało, to nie wszyscy akuratnie tak samo widzą. No. Każdy widzi po swojemu. Ja w tej chwili, ja jedną rzecz starałem się zawsze uzyskać, wie pan, od syna, żony i jeszcze innych ludzi. Mianowicie ja czasem malując coś, co miało być wariacją na temat twarzy, psa, konia czy czegoś innego, zaczynałem się obawiać, że odeszedłem już tak daleko od twarzy, że tylko ja jeszcze widzę, że to jest twarz, a nikt inny nie widzi. Więc wtedy prosiłem kogoś, że przychodził i mówię, słuchaj, czy to drzewo mi się udało? On mówi, wiesz, ja bym tu raczej twarz widział. No to jak tak powiedział, myślę, dobra, to jeszcze ciągle jestem, jeszcze ciągle nie zgubiłem łączności, prawda, z tematem. Myślę, że wyłączam już. Dziękuję za wskazówki, porady i